Witam ponownie, Adrian Stankowski. To jest program Republika Dzień. Na początku chciałem się pochwalić, a w zasadzie to jest prezent dla państwa, bo to jest złoty przycisk od portalu YouTube za ponad 1 000 000 subskrybentów. To jest państwa zasługa, to jest państwa nagroda, dlatego ją tak prezentujemy, ale przed nami bardzo poważna rozmowa z rolnikami, którzy podjęli dzisiaj decyzję o zaostrzeniu formy protestu. Są z nami, widzimy, w polskim parlamencie. Dzisiaj panowie podjęli decyzję o rozpoczęciu głodówki. Szanowni panowie, na łączeniu trudno się rozmawia, więc może zaproponuję taką formę, żeby każdy z panów po kolei powiedział nam, dlaczego waszym zdaniem trzeba protestować przeciwko Zielonemu Ładowi i dlaczego tak drastyczna forma tego protestu. Proszę też, żebyście się panowie przedstawili naszym widzom. Oddaję głos do Sejmu. Dzień dobry, Rytel Karol. Przybyłem z województwa mazowieckiego, z okolic Siedlec. Dlaczego walczyć z Zielonym Ładem? Bo wywróci całą ekonomię wręcz i całe stosunki gospodarcze, które były do tej pory, do góry nogami wręcz. Postawi świat na głowie i doprowadzi w dłuższej perspektywie do zmiany stosunków własnościowych. Będzie jeden z czynników, który do tego doprowadzi. Zaostrzyliśmy nasz protest głodowy, przeszliśmy na protest głodowy z tego względu, że mamy dość bycia lekceważonymi. Mamy dość sytuacji, że pan premier nie chce się z nami spotkać, nie chce się spotkać z żadną grupą rolników. Cały czas odsyła innych albo do ministra, albo do innych osób, do wiceministrów, ale sam osobiście nie chce się z nami spotkać, nie chce przyjąć naszych postulatów, zamówić z nami 5-10 minut rozmowy, prostej, rzeczowej rozmowy. Może zaproponuje sam coś od siebie, jak on widzi rozwiązanie problemu. My nie chcemy mu zajmować za dużo czasu, nie chcemy tutaj robić po prostu z siebie sobie widowiska. Chcemy po prostu, żeby te sprawy, które są bardzo, bardzo istotne, palące dla rolnictwa, były po prostu dobrze załatwione i w końcu coś, żeby tym się naprawdę realnie zajął. Dzień dobry. Zbyszek Resner z województwa pomorskiego. Przyjechałem po to tutaj, żeby zaprotestować. Podjęliśmy tutaj radykalne kroki, żeby tą głodówkę zrobić, bo normalne nasze podejście zostaje ignorowane. Pan Donald ma to gdzieś, nie użyję bardziej wulgarnych słów, bo nie wypada na wizji. Dlatego musimy zrobić coś, żeby po prostu nasze państwo miało żywność. Jedzenie chcemy dla nich produkować, mamy rodziny, mamy dzieci. Także nie wyobrażam sobie, żeby nas tu mogło w ogóle nie być. Nie wiem, więcej nie powiem. Dziękuję, na razie. Dzień dobry państwu, nazywam się Piotr Bukasiak, jestem z województwa kujawsko-pomorskiego. Jestem z województwa kujawsko-pomorskiego. Protestujemy tutaj, aby zwrócić uwagę pana premiera na ciężką sytuację rolników, bo do tej pory jakoś pan premier nie znalazł czasu dla nas, żeby w ogóle wysłuchać nas i zaostrzyliśmy ten protest na protest głodowy, bo nie widzimy innego wyjścia, żeby zwrócić uwagę. Dziękuję. Dzień dobry państwu, nazywam się Hubert Kraft, przyjechałem z województwa opolskiego i jak przedmówcy powiedzieli, potrzebujemy naprawdę spotkania z panem premierem, bo wszystkie inne rozmowy spełzły de facto na niczym. Moje magazyny są pełne, żniwa za pasem, zboże z Ukrainy płynie i nie ma wyjścia z tej sytuacji. Dopóki to nie będzie uregulowane jednoznacznie i będzie wiadomo, że
tu mamy jakąś kontrolę, chociażby sanitarną na granicy, że ten import będzie troszkę przyblokowany. Nasze produkty mają szansę na sprzedaż i tym samym opróżnimy sobie swoje magazyny i przygotujemy się do żniw. W innym przypadku leżymy. Dzień dobry Państwu, nazywam się Jarosław Zaręba, przyjechałem z Województwa Łódzkiego. Tak jak tu przedmówcy powiedzieli, pod tym wszystkim też nie będę powtarzał, a dodam tylko tyle, że jak będzie następny taki sezon rolniczy, to my tego po prostu, nasze gospodarstwa rodzinne tego nie przetrwają, po prostu tego nie przetrwają finansowo. Dziękuję. Dzień dobry Państwu, Mariusz Borowiak, Związek Rolniczy Orka. Ja już tam się przedstawiałem wcześniej, więc nie będę tego robił. Zaostrzyliśmy protest głodowy, jesteśmy świadomi i tych konsekwencji. No niestety nie mamy wyjścia. Wiemy, że głodówka to poważna sprawa, ale poważną sprawą również jest sytuacja w rolnictwie i ktoś musiał w końcu podjąć takie radykalne kroki, skoro ekipa rządząca od grudnia nie chce z nami tutaj rozmawiać i podjąć kroków, które by pomogły w naszej sytuacji rodzinnej, a nie chodzi nam o 300 złotych dopłat do hektara, bo nam chodzi o to, aby po prostu zatrzymać źródło problemów. Co z tego, że dostaniemy 300 złotych, kiedy problemy nadal są nierozwiązane u źródła. Najpierw trzeba zakopać źródło, wtedy można pomyśleć o pomocy. W złą stronę po prostu polityka tutaj idzie, od drugiej strony się za to wzięli. Dziękuję. Jak panowie oceniacie te rozmowy, które z rządem, które jednak się toczą? Pan minister Siekierski, no przynajmniej tak mówi, żeby wam prawie nieba przychylił, ale szuka cały czas od 5 miesięcy systemowych rozwiązań. Krótko mówiąc, no nawet z tego pierwszego głosu panów wynika, że czujecie się lekceważeni. Czy ten zaostrzenie tej formy protestu ma na celu celu, no, zmuszenie do jakichś konkretnych rozmów, bo 5 miesięcy i przynajmniej ja nie widzę żadnych rezultatów. No moim zdaniem, jeżeli chodzi tutaj o Ministerstwo Rolnictwa, o ministra Siekierskiego, to ten czas, który w tej chwili został dany ministerstwu, to wygląda tak, że oni szukają wśród rolników przychylnych związków, którzy wszystko podpiszą, którzy pójdą na ustępstwa, którzy tylko będą chcieli po główce załatwić ten problem, no ale jednak rolnicy zawsze stawiają na swoim i tu się nie udaje ten plan podzielenia rolników i kupienia ich za parę złotych, a że brak jest pomysłów na rozwiązanie, to świadczy tylko o tym, że ekipa, która wybrała ludzi do reprezentowania rolników, wybrała złych reprezentantów. Mówię tutaj głównie o Michale Kołodziejczaku na przykład, która jest to osoba w ogóle nie reprezentacyjna, jeżeli chodzi o środowisko rolnicze, nie ma żadnego poparcia. Każda lepsza osoba, pierwsza z ulicy, jakaś pani, która ma ogródek działkowy w mieście, lepiej by reprezentowała tak naprawdę interes polskiego rolnika, aniżeli Michał Kołodziejczak. No jeżeli ten człowiek mówi, że Zielony Ład, kto nie popiera, to jest ruską onucą, no to ja myślę, że tu już ten człowiek jest na skraju zdrady racji stanu. Także, że będziemy się bacznie przyglądać, w którą stronę to będzie szło. No i Związek Rolniczy Orka będzie ostro komentował takie zachowania reprezentantów polskiej wsi. W piątek wielki protest na ulicach Warszawy. No, z tym, że tam było, organizatorami były dwie solidarności, dwa związki, rolniczy i nierolniczy i ten pracowniczy. Czy wy czujecie wsparcie ludzi z miasta, takich mieszczuchów jak ja, którzy po prostu chcą dobrej polskiej żywności? To znaczy, my popieraliśmy jako Związek Rolniczy Orka wszystkie organizacje, które w tej chwili protestują przeciwko Zielonemu Ładowi i otwarciu na niekontrolowany napływ produktów z Ukrainy. Dlatego ten protest, który był w piątek, my również uważaliśmy za słuszny i będziemy uważać, że wszystkie protesty, które są organizowane, będą słuszne, jeżeli tylko mieliby pomóc nam w dojściu do tego, że zatrzymamy po prostu te krzywdzące decyzje, które były podjęte dla nas tutaj, rolników.
Tutaj pierwszy z panów, który się wypowiadał, mówił, że ten Zielony Ład może spowodować zmianę stosunków własnościowych. To dosyć skomplikowana figura retoryczna. Czy można, może ten pan by wytłumaczył prościej, o co chodzi? Chodzi o to, żeby po prostu rolnikom zabrać ich ziemię, mówiąc prostszym językiem. Czy tak? No to no, mocno uproszczonej formie, bo nikt nie będzie zabierał, nikt nie będzie przeprowadzał nacjonalizacji. Ona się sama dokona w postaci takiej, że to nie naród nawet będzie nacjonalizował, tylko wielkie koncerny, tak na dobrą sprawę. Bo jeżeli dojdzie do załamania się stosunków ekonomicznych w gospodarstwach rolnych, tak, po prostu ludzi nie będzie stać na utrzymywanie własnych gospodarstw. Po prostu, bo wiadomo, one to również przynoszą koszty, duże, znaczące koszty. Jeżeli produkcja będzie nieopłacalna, ludzie będą musieli się czymś zająć, więc trzeba będzie tą ziemię, maszynę, wszystko sprzedać. Ktoś to będzie musiał kupić. Jeżeli będzie to dużo osób, to będzie potrzebna przecena. Będzie niska cena, wezmą niską cenę za swoje nieruchomości i tak dalej. Ktoś to po prostu kupi. Kupią to po prostu wielkie koncerny. Zrobią to samo, co zrobią wielkie agrokompleksy, takie jak są na przykład na Ukrainie, w Brazylii, w Stanach Zjednoczonych. No i po prostu, no a rolnicy, no rolników tam nie będzie po prostu. Nie będzie już polskich rolników produkujących wysokiej jakości dobrą polską żywność. Tak się zastanawiam, co to dla was oznacza Zielony Ład? Jakie to są konkretne postulaty stoją za tym hasłem, żeby odejść od Zielonego Ładu, który zresztą dotyczy nie tylko rolnictwa, ale no, nas w mieście też dotyczy, na przykład obowiązek modernizacji, termomodernizacji budynków. Ale z punktu widzenia rolników, z waszego punktu widzenia, Zielony Ład, to jakie to są głównie rzeczy do załatwienia? No jest ich trochę. Tak z głowy miejsca to ciężko wszystko przytoczyć. Generalnie chociażby tak całe podejście do ugorowania, to jest pierwsza sprawa, czyli ograniczenie możliwości produkcyjnych gospodarstw w sposób niezrozumiały. Sama cała bezemisyjność, która jest wprowadzana siłowo. Cała elektromobilność wręcz, która jest w tym Zielonym Ładzie wprowadzana. Dyrektywy budynkowe, które obejmą wszystkie budynki. No, podniesie to znacząco koszty wszystkim. Oraz cały system zobowiązań, które będzie on również nakładał. On będzie również bardzo, bardzo, bardzo kosztochłonny, który po prostu gospodarstwa sobie, nawet rodziny, nie będą w stanie tak łatwo poradzić, jak do tej pory sobie radziły. To nie wywoła zwykłego kryzysu, to będzie naprawdę potężny wzrost kosztów dla całego społeczeństwa, nie tylko dla rolnictwa. My skupiamy się głównie na kwestiach rolniczych. A ta druga część postulatów dotycząca nieuczciwej konkurencji. W Polsce mówimy głównie o żywności z Ukrainy, ale wiemy świetnie, że to chodzi też o kraje z Ameryki Południowej, o Rosję również. Co tutaj konkretnie należałoby zrobić? Jakie są wasze postulaty w tej materii? Zaczniemy od strony wschodniej. Jak mówiłem na początku, wystarczy zaostrzyć kontrolę sanitarną na granicy. To po pierwsze, że ten towar będzie wjeżdżał jakościowo dobry, a po drugie, my nie wspieramy jako tako ukraińskiego rolnictwa, my wspieramy holdingi zachodnie. Więc to też rzeczą samą w sobie jest to, że oni produkują taniej. O jakości nie wspominając, a idąc w kierunku Ameryki Południowej, to też nie mam nic wspólnego z ekologią, bo zwiększając produkcję zwierzęcą, muszą zwiększyć produkcję roślinną, a żeby zwiększyć produkcję roślinną, muszą zniszczyć płuca świata, czyli lasy deszczowe.
Więc gdzie tu po pierwsze ekonomia, a po drugie i konkurencja? To co, jakie regulacje w tym zakresie trzeba wprowadzić waszym zdaniem teraz, dzisiaj? Gdyby pan, któryś z panów miał taką możliwość, to co by trzeba było zrobić oprócz tych kontroli jakości na granicy? Wprowadzić cła czy jakie inne rozwiązania? Teraz, dzisiaj wrócić do sprawdzonego systemu ceł. Czy to będzie zboże ukraińskie, czy to będzie zboże rosyjskie, wrócić do ceł przed wojny. I to mamy temat w miarę zamknięty, bo nawet te zboże, które jest produkowane poza normami i tanio, nie będzie nam zaniżało cen naszych produktów, bo przy uiszczeniu ceł te ceny się wyrównają, więc importowanie materiału zboża w tej samej cenie, który mamy na swoim rynku, nie daje żadnego sensu ekonomicznego. Czy w Sejmie, bo w parlamencie już protestujecie jakiś czas, czy ktoś się z wami spotkał? Czy na przykład marszałek Sejmu spotkał się z wami? Czy zapewniono wam jakieś względne warunki bytowania? Tak, marszałek Sejmu w czwartek spotkał się z nami, byliśmy wszyscy na spotkaniu, dlatego że my reprezentujemy tutaj każde województwo, więc nie chcemy się tutaj jako liderzy kreować, dlatego ostro postawiliśmy sprawę, że jeżeli pójdziemy, to pójdziemy wszyscy razem. Nie ma nas po prostu aż tak dużo, żeby nas tutaj sale sejmowe nie pomieściły. Marszałek Hołownia zaproponował nam hotel sejmowy, niekoniecznie leżenie na korytarzu. Aczkolwiek tam był koń trojański, bo na drugi dzień prosto z hotelu sejmowego mieliśmy zostać przetransportowani do Ministerstwa Rolnictwa, a stamtąd już drzwiami wyjściowymi w stronę dworca kolejowego. Dlatego żeśmy podziękowali, po prostu zostajemy tutaj. Skoro tutaj daliśmy radę spotkać się z każdym liderem partyjnym, czekamy jeszcze tylko na Kosiniaka-Kamysza i czekamy na Donalda Tuska. I mamy wszystkich liderów partyjnych, którzy się mogliby z nami spotkać, odhaczonych, to uważamy, że właśnie w tym miejscu będziemy czekać również na pana premiera Donalda Tuska. Czy macie jakieś założenia, jak długo może trwać wasz protest? Co w przypadku głodówki, no obserwowałem w życiu parę głodówek i to ma ogromne znaczenie. My jesteśmy świadomi zagrożeń. No niestety cała odpowiedzialność w tej chwili spoczywa na rządzących. Wiedzą, że my tu jesteśmy. Pan Donald Tusk jest poinformowany o tym, że również tutaj jesteśmy. My chcemy po prostu jak najszybciej stąd wrócić do naszych gospodarstw, bo tam jesteśmy potrzebni, bo tam czekają na nas rodzina, dzieci. Więc liczymy na to, że ten protest po prostu skończy się jak najszybciej. Im dłużej będzie trwał, tym nasze zdrowie będzie bardziej zagrożone, a wtedy po prostu, to tak samo jest w tej chwili nasze zdrowie, można wziąć sobie wyobrazić, że tak samo jest sytuacja w rolnictwie. Im dłużej to trwa, tym sytuacja w rolnictwie jest coraz bardziej tragiczna, więc my akurat jesteśmy idealnym przykładem, zobaczymy jak długo my wytrzymamy, co będzie symbolem tego, że to rolnictwo za chwilę też upadnie. Nie będzie rolnika nas, bo umrzemy po prostu przez to, że rząd nas źle traktuje, no to po prostu rolnictwa też nie będzie. No właśnie, bo w trosce o panów zdrowie, czy państwo macie, panowie macie dostęp do opieki medycznej? To znaczy dzisiaj jeszcze nie mamy opieki medycznej, dlatego że jest to pierwszy dzień głodówki, więc na razie z tego co wiem, Konfederacja Korony Polskiej powiadomiła lekarza, który znajduje się w budynkach sejmowych. Aczkolwiek w tej chwili jeszcze po jednym dniu wiadomo, że tego zagrożenia życia nie ma. Na pewno będzie to już jutro bardziej monitorowane. Wtedy będziemy informować oczywiście opinię publiczną, co lekarze ustalają. Bardzo serdecznie dziękuję. To pierwsza taka rozmowa z protestującymi, z głodującymi rolnikami w polskim parlamencie. No oby, życzę, żeby ten wasz protest trwał jak najkrócej, krótko mówiąc, bo
żebyśmy się nie musieli martwić o panów zdrowie. Bardzo serdecznie dziękuję. Protestujący, głodujący rolnicy z polskiego parlamentu. Dziękujemy. Pozdrawiamy widzów, pozdrawiamy słuchaczy. Pozdrawiam również bardzo serdecznie. Będziemy oczywiście trzymać rękę na pulsie. Będziemy codziennie do was zaglądać, jeżeli tylko pozwolicie. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Za chwilę serwis informacyjny.